Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czas na pierwszą rozmowę z naszym pierwszym gościem, a jest nim wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, i zaczynamy oczywiście od tematu związanego z pana resortem. W czwartek 13 stycznia tego roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Obecnie projekt ten czeka na przyjęcie przez Senat. Natomiast o tym projekcie od wielu dni bardzo dużo się mówi. No i tak, posłanki koalicji zaapelowały do pierwszej damy o spotkanie. Takie spotkanie się odbyło, były zadowolone po tym spotkaniu. Natomiast to nie jedyne spotkanie, które wokół tego prawa oświatowego się odbyło, bo przede wszystkim to wczorajsze spotkanie, to znaczy prezydenta Andrzeja Dudy wraz z pierwszą damą oraz pana ministra Przemysława Czarnka. To spotkanie się odbyło. Nie znamy szczegółów, być może pan nam je zdradzi. Czy było dużo punktów spornych, czy nie? Nie znam relacji z tego spotkania, jako żywo nie uczestniczyłem. Też nie miałem jeszcze okazji. Dopiero o godzinie 9 rano mamy posiedzenie kierownictwa resortu i wtedy z pewnością pan minister zda nam relację z tego spotkania, o ile nie było w żaden sposób klauzulowane, ale zakładam, że raczej nie było. Panie ministrze, no właśnie wczoraj tylko taki krótki komunikat po tym spotkaniu. Spotkanie z panią prezydencką przebiegało w szczerej atmosferze i było bardzo merytoryczne, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Były podejmowane te tematy, które były podejmowane między innymi, tak jak pamiętamy, też przez panie posłanki z Koalicji Obywatelskiej. Teraz pytanie. Które to są? To jest ta kwestia kuratora, to jest ta najbardziej kontrowersyjna kwestia, bo niektórzy twierdzą z waszej opozycji, że no, teraz to jednak nie dyrektor, a kurator będzie miał bardzo duży wpływ. Niektórzy mówią, że będziecie chcieli indoktrynować w ogóle dzieci, szkoły. Jak pan odpowiada na takie argumenty? Może jest to po prostu wierutna bzdura w największym skrócie. Chodzi o zrównanie w uprawnieniach organ prowadzący i nadzór pedagogiczny, czyli kuratorów oświaty. Dzisiaj sytuacja jest następująca, to znaczy kuratorzy oświaty, a również ich pracownicy, czyli wizytatorzy, nie mają żadnych uprawnień władczych, jeśli chodzi o dyrektorów szkół. To znaczy mówiąc wprost, jeśli dyrektor szkoły nie przestrzega prawa oświatowego, no to nie przestrzega prawa oświatowego. Kurator oświaty nie może mu tak naprawdę nic zrobić poza wydaniem zaleceń pokontrolnych i uprzejmą prośbą, bardzo grzeczną, taką, powiedział, trafiającą do serduszka, natomiast no, nic nie może poza tym zrobić. Natomiast organ prowadzący, czyli wójt, burmistrz, prezydent albo zarząd powiatu po sobie, starosty mają prawo dyrektora zdyscyplinować, to znaczy mogą go zawiesić, a mogą go nawet odwołać, jeśli łamie prawo. Natomiast kurator oświaty takich możliwości nie ma. I tu chodzi o zachowanie pewnej, bym powiedział, elementarnej równowagi, bo nadzór pedagogiczny w każdym kraju świata zachodu funkcjonuje, no i musi mieć element taki egzekwujący stosowanie tego prawa. To tak jakby policjanci zatrzymywali osoby przekraczające prędkość na drodze i tylko i wyłącznie uprzejmie prosili, aby następnym razem nie przekraczali tej prędkości, ale żadnego mandatu karnego no, nie mogli wystawić. Panie ministrze, wczoraj pana szef Przemysław Czarnek podaje, iż zgodnie z ustawą nie wystarczy już tylko zgoda Rady Rodziców. Trzeba, żeby po zgodzie Rady Rodziców, w braku sprzeciwu kuratora, dyrektor przekazał wszystkim rodzicom materiały i treści, które organizacja pozarządowa chce przedstawić uczniom w szkole. I zastanawiam się tutaj nad taką czysto organizacyjną kwestią i stroną, ponieważ no, czasami te szkoły są wręcz ogromne i czy to trochę też się nie rozwlecze, bo tych programów jest sporo w szkołach, dotychczas było tych dodatkowych zajęć, które tych dodatkowych też organizacji, które organizowały różne tematycznie też spotkania. No teraz organizacyjnie przekazanie tych materiałów wszystkim rodzicom może jednak sprawiać pewne trudności. Nie wydaje mi się, aby było tego aż tak dużo.
To znaczy, no, jeśli dana organizacja pozarządowa chce wejść ze swoim programem, musi przygotować konspekt tych programów i przedstawić, jaki jest cel, jaki przebieg, jak będą wyglądały poszczególne zajęcia, czy jest to jednogodzinne, czy można powiedzieć jednorazowe wydarzenie, czy to jest cykl spotkań, przedstawić to rodzicom. Następnie rodzice muszą podpisać oświadczenie o tym, że zapoznali się z treściami, które będą przedstawione dzieciom, i wyrażają zgodę, aby dzieci uczestniczyły w tym. Następnie całość dokumentacji trafia do kuratora, który weryfikuje to, czy wszyscy rodzice wyrazili zgodę, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. Wczoraj Lewica zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby zorganizował spotkanie z nauczycielami, związkami nauczycielskimi, rodzicami, uczniami i środowiskami oświatowymi w sprawie nowelizacji tego właśnie prawa oświatowego. Zaapelowała wczoraj między innymi właśnie jedna z posłanek z Lewicy. Czy takie spotkanie się odbędzie? Ale ja nie jestem pracownikiem Kancelarii Prezydenta, nie chcę tutaj się wypowiadać. Ale powinno się odbyć takie spotkanie między innymi właśnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, z panem Broniarzem, z przewodniczącym, który też niejednokrotnie atakował. To nie ma sensu. Takie spotkanie nie ma sensu. Jeśli mógłbym w tej sprawie się akurat wyrazić, znaczy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, no nie ma sensu się spotykać. A dlaczego, panie ministrze, nie ma sensu spotykać się właśnie z przewodniczącym tego związku? To z góry wiadomo, jaka będzie narracja i przekaz. Naprawdę, to jest strata czasu. Panie ministrze, sytuacja wygląda obecnie tak, bo teraz zmieniamy temat, jesteśmy w trakcie ferii zimowych, no ale liczby, które podaje nam każdego dnia Ministerstwo Zdrowia, cały czas są bardzo wysokie. Czy jednak ta nauka zdalna na razie ma potrwać do końca ferii, ale jednak jest już szansa na to, robicie państwo badania, czy będzie wydłużona? A jak możemy zrobić badania? Nie wiem, bo to raczej badania musielibyśmy robić takie na zasadzie, ile osób będzie chorych, a to jest bardzo trudne do oszacowania. Przynajmniej nie znam takiej metodologii, aby zbadać, jak można przewidzieć przyszłość. No na podstawie, panie ministrze, na podstawie też danych z Ministerstwa Zdrowia, eksperci też między innymi kalkulują, w jakim etapie piątej fali COVID-19 jesteśmy. Czy zastanawiacie się państwo nad wydłużeniem nauki zdalnej? Na razie nie przewidujemy wydłużenia, to znaczy do 27 lutego, tyle jest w rozporządzeniu wpisane, czyli miesiąc czasu, bo od 27 stycznia do 27 lutego. Nie rozważamy żadnego wypadku, aby zamykać przedszkola albo klasy w szkole podstawowej 1-4. Chcemy, aby funkcjonowały w sposób stacjonarny. No i miejmy nadzieję, że 27 to będzie ostatni dzień nauki zdalnej w Polsce. Wtedy się również w Polsce kończą ferie i myślimy o tym, aby powrócić w pełni do nauki stacjonarnej. Mamy nadzieję, że zgodnie z szacunkami niektórych ekspertów w połowie lutego osiągniemy ten najwyższy pułap zachorowań w ramach piątej fali właśnie omikronem i nastąpią w drugiej połowie lutego już spadki. I tutaj przejdźmy też do kwestii szczepień. Wciąż w szkołach są nauczyciele, oczywiście to nie jest duży procent, natomiast jest jeszcze tych tak zwanych niepokornych nauczycieli, którzy nie chcą się szczepić i kwestionują w ogóle szczepienia. Pan jest za tym, aby dyrektorzy mogli sprawdzać szczepienia u nauczycieli, u swoich pracowników? Moim zdaniem już w tej chwili to funkcjonuje, to znaczy w każdym środowisku szkolnym, moim zdaniem, tak jak rozmawiam ze znajomymi dyrektorami szkół, to dyrektorzy doskonale wiedzą, kto jest zaszczepiony, a kto jest niezaszczepiony. Istnieje taka wewnętrzna presja środowiskowa wśród nauczycieli, dlatego tak wysoki procent nauczycieli jest zaszczepionych, bo ponad 86% nauczycieli jest zaszczepionych. Część nie może się szczepić z powodów przeciwwskazań medycznych, a część, czyli to taka drobna, licząca od 2-3%, nie chce się szczepić, bo nie. No i są różne powody, dlaczego nie chcą się szczepić, mimo że nie mają przeciwwskazań medycznych. Nauczyciele są grupą zawodową bardzo dobrze zaszczepioną. Ja uważam, że są inne grupy zawodowe, w których ten procent jest relatywnie mniejszy, a mają relatywnie większy kontakt z o wiele większą grupą obywateli, niżeli nauczyciele.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co się wydarzyło wczoraj na Komisji Zdrowia, bo to też dotyczy oczywiście testowania między innymi pracowników i walki z COVID-19. Panie ministrze, co się wydarzyło? Dlaczego w tych obradach nie wzięły udziału trzy osoby Prawa i Sprawiedliwości? Jadwiga Emilewicz, Katarzyna Sójka i Małgorzata Janowska tym sposobem, że tych osób między innymi tych nie było. Stosunkiem głosów też 20 za, 19 przeciw, przełożono obrady na dzisiaj na godzinę 15 w sprawie tej nowej ustawy antykowidowej. No, nie wiem, co akurat spowodowało, że tych trzech pań poseł nie było na komisji. No, efekt jest tego taki, tak jak pani redaktor zauważyła, że przesunięto posiedzenie z dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy, na godzinę 15, 16 jest wznowienie posiedzenia. No, chyba wiele wskazuje na to, że jeśli chcemy na tym posiedzeniu przyjąć ustawę, no to chyba będziemy musieli przedłużyć posiedzenie na dzień jutrzejszy. A ta ustawa antykowidowa to jest, bo teraz jaki jest stan faktyczny? Ustawa pana Hoca idzie do kosza faktycznie? Ta nowa ustawa antykowidowa, niektórzy, opozycja uważa, że jest pisana na kolanie, że w ogóle nie jest racjonalna, że te kary, o których się też mówi, są irracjonalne wręcz. Jak pan się odniesie do tych komentarzy? No, mi się te rozwiązania również nie podobają, to znaczy one są tak skomplikowane i tak, mówię, rozbudowane, że trudno się w tym połapać. Mechanizm karania, jeszcze tam uwzględnić trzeba wojewodę, potem jakieś rewersy zwrotne pracownika do pracownika, który się nie zatestował. No to jest strasznie skomplikowane. Ja uważam, że ten mechanizm należałoby w jakiś sposób usprawnić. No i temu chyba miało służyć wczorajsze posiedzenie Komisji Zdrowia. No szkoda, że nie zostało przeprowadzone. No liczę, że dzisiaj o 15 się uda przeprowadzić. Ten mechanizm się jakoś sanuje, bo ten zaproponowany no jest taki trochę, bym powiedział, słaby. Jak coś jest tak bardzo skomplikowane, to znaczy, że nie funkcjonuje dobrze. Ale to znaczy, panie ministrze, też, że skoro pan ma taki głos, to znaczy, że takich głosów w Zjednoczonej Prawicy jest więcej? Nie wiem, ja nie rozmawiałem z nikim na ten temat. To są, bym powiedział, moje prywatne opinie. No, panie ministrze, nie wierzę, że pan nie rozmawia z kolegami z ugrupowania, między innymi o nowym projekcie ustawy antykowidowej. Nie rozmawiałem. No dobrze, no to zapytajmy w takim razie, jak pan w ogóle też ocenia kwestie wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, no bo jest spora część osób, którzy po prostu tak, no, na Twitterze możemy, wystarczy wejść na Twittera i poczytać niektóre tweety, no ta większość jest taka silna w Sejmie, czy nie? Większość rządowa. Tak. Tak, mi się wydaje, że spokojnie. Ale patrząc na takie komentarze, na przykład jak pana, że pan nie jest za tą ustawą, to pan głosowałby ewentualnie? Nie, pani redaktor, no ale no nie mamy ustawy już finalnej, która jest w trzecim czytaniu, nad którą się pochylamy. Mówimy o projekcie, który został złożony i jeszcze pierwsze czytanie się nie rozpoczęło tej ustawy. Mówimy o projekcie, który jest procedowany i zapewne będą w nim zmiany. I ja mogę się odnosić kategorycznie, czy będę głosował, czy będę przeciwny w sytuacji, kiedy będzie już po drugim czytaniu ostateczny tekst poddawany głosowaniu, to wtedy ja mogę powiedzieć, czy ja będę za, czy przeciw. W chwili obecnej wyrażam wątpliwość co do mechanizmu i tutaj moim zdaniem wiele osób ma podobne zdanie co ja. Dobrze, to w takim razie pytanie, które też pojawia się już w zasadzie od kilku miesięcy. Patrząc też na te dane, które w Ministerstwie Zdrowia każdego dnia są publikowane i patrząc na obecną sytuację w szpitalach i też wsłuchując się w głos między innymi ratowników medycznych i lekarzy, który mówi, że to większość osób niezaszczepionych trafia do szpitala z bardzo ciężkim przebiegiem COVID-19. Szczepienia obowiązkowe byłyby dobrym rozwiązaniem, czy nie? Patrząc na tragedię wielu osób, które umierają wskutek COVID-u bądź wskutek COVID-u i innych chorób współistniejących, a nie były zaszczepione, to ten postulat wydaje się bardzo zasadny. Ja sam w ostatnich tygodniach pochowałem kilka bliskich mi osób, które albo nie były zaszczepione, albo były zaszczepione i wskutek infekcji COVID-u zmarły. I naprawdę jest to wielka tragedia i tylko ktoś, kto naprawdę nie utracił kogoś bliskiego z powodu COVID-u, może kwestionować zasadność szczepień. Ja
naprawdę od samego początku zawsze apelowałem, żebyśmy się szczepili. Sam jestem zaszczepiony, wszyscy moi najbliżsi są zaszczepieni. Natomiast kilku moich znajomych, no niestety, ale nie zaszczepiły się i z tego powodu no, spotkamy się, ale już na innym świecie. No tak, ale panie ministrze, ja się z panem akurat w tej kwestii zgadzam. Natomiast widząc właśnie komentarze, słysząc komentarze kolegów, między innymi z Prawa i Sprawiedliwości, no nie wydaje mi się, żeby te obowiązkowe szczepienia się ziściły i były wprowadzone, bo też w Prawie i Sprawiedliwości niestety są przeciwnicy szczepień. Są osoby, które mówią, że no nie powinno być takiego obowiązku. Pytanie, jaki pomysł w takim razie macie państwo wszyscy też w rządzie na pożegnanie się z pandemią, o ile to jest w ogóle możliwe już w tej sytuacji, w tej piątej fali? Ja nie jestem medykiem, ja nie chcę się tutaj wypowiadać, ani tym bardziej epidemiologiem. No, ja jestem zwykłym obserwatorem przebiegu tej pandemii. Jako zwykły obserwator no, uważam, że oczywiście szczepienia są ważnym orężem w walce, natomiast o wiele skuteczniejszym orężem w walce będzie lekarstwo na COVID-a i z pewnością pojawienie się takiego medykamentu na rynku usprawni walkę z pandemią, ale też miejmy świadomość tego, co się wydarzyło w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie piąta fala, właśnie ta omikronowa piąta fala przeszła. No, ona spowodowała bardzo wielką grupę osób, które przechorowały COVID-a, no i mają przeciwciała. I w tej chwili można powiedzieć, ta odporność wskutek przejścia zakażenia, taka odporność populacyjna w tych państwach nastąpiła. No dobrze, panie ministrze, to przejdźmy teraz do tematu Pegasus. Czy powinna powstać sejmowa komisja śledcza? Paweł Kukiz na początku bardzo ochoczo podszedł do tematu, później powiedział, że z opozycją bardzo by chcieli tej komisji, natomiast pod warunkiem, że to on stanie na czele tej komisji. No i teraz zapytam pana w końcu, powinna powstać ta komisja czy nie? Nie, nie powinna powstawać, bo ona jest źle skonstruowana. To znaczy, każda sejmowa komisja śledcza powinna być bardzo precyzyjnie określona. To znaczy, czego ma dotyczyć, jakiego zagadnienia. No, jeśli ktoś tak nieprecyzyjnie konstruuje, to znaczy cezura czasowa od 2005 do 2020 i ma dotyczyć podsłuchów, to chyba nie zdaje sobie sprawy, ile tych podsłuchów w tak olbrzymim okresie czasu zostało wykonanych. I co? I ta komisja ma przesłuchiwać te nagrania, które są zgromadzone przez służby specjalne, których też jest mnogo w Polsce, no to jest niemożliwe. To znaczy zakres i cel tej komisji jest po prostu nierealny do osiągnięcia. To jest próba cofnięcia kijem Wisły. Zatem ja uważam, że to jest kompletnie bez sensu. A inna sprawa to już jest kwestia pragmatyzmu funkcjonowania takiej komisji. To znaczy, jeśli komuś się wydaje, że będzie w stanie po pierwsze jakimś nadzwyczajnym darem zobaczyć sygnaturę, akt konkretnej sprawy, przy której były wykonywane podsłuchy, czy to w trybie procesowym, czy to w trybie operacyjnym. I ta sygnatura mu się przyśni, albo wiewiórki mu ją przyniosą i on poda. To nie ma żadnej pewności, że służby mu to nagranie dadzą, bo mogą powiedzieć, że nie mają, a nie mogą dać czegoś, czego nie mają. To będzie troszeczkę jak za sceną z słynnego filmu Barry i Miś. Nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? No właśnie, panie ministrze, pan jest też z wykształcenia prawnikiem, o ile dobrze pamiętam, więc panu te procedury są znane. Może ktoś ma takie profetyczne sny, a może właśnie w opozycji mają takie sny profetyczne, które będą mówiły o tym, kto kogo podsłuchiwał. Tylko pytanie, czy... bo tak... Pan Brejza, jego żona, ale między innymi również... Halo, panie ministrze, czy się słyszymy? Ja słyszę panią. Między innymi pan Brejza, jego żona, a teraz też i przede wszystkim pani prokurator Ewa Wrzosek, no mówi, że ta sytuacja z podsłuchami mogła wpłynąć na wybory, mogła wpłynąć na sytuację polityczną. Jest to dosyć poważny też zarzut ze strony pani prokurator Ewy Wrzosek, która chciała prowadzić śledztwo w sprawie tych wyborów, w cudzysłowie, kopertowych. Nie, to jest tak jak wierzyć w efekt motyla. No, nie wiem, to trudno jest do tego się odnieść. To jest taka bardzo, bym powiedział, skomplikowana teoria filozoficzna, że coś, co jest domniemane i nie jest udowodnione, miało wpływ na fakt, który miał miejsce w 2019 roku, jak mniemam, no bo wtedy były wybory parlamentarne.
Tylko, że to z punktu widzenia twardej litery prawa, nawet taka, powiedziałbym, bardzo karkołomna teoria, no, nie ma wpływu na wynik wyborów, bo wybory się odbyły, Sąd Najwyższy przyjął uchwałę o uznaniu ważności wyborów i za półtora roku są kolejne wybory. No dobrze, ale to w takim razie też powiedzmy, jakie uprawnienia ma dzisiaj, jak pan by oceniał te uprawnienia albo w ogóle brak uprawnień, bo to też jest kwestia dyskusyjna Komisji Senackiej, która powstała. Komisja Senacka wzywa kolejne osoby na przesłuchania, wypytuje, rozpytuje, natomiast takie wezwania też na przesłuchania dostał między innymi również Mariusz Kamiński, który odpisał i się nie stawia na takim przesłuchaniu. Jak możemy też rozpatrywać te uprawnienia? Tak z prawniczego też Pani redaktor, z prawniczego punktu widzenia to jest kabaret, ta komisja. To znaczy, to jest próba stworzenia sejmowej komisji w Senacie. I to jest, bym powiedział, taka też ordynarna próba łamania prawa, bo organy władzy publicznej, niewątpliwie Senat jest organem władzy publicznej, działają w granicach i na podstawie prawa. Nie ma takiej możliwości, bo konstytucja jasno określa, że istnieje coś takiego jak Sejmowa Komisja Śledcza. I w samej nazwie Sejmowa Komisja Śledcza, która powstaje w drodze uchwały w Sejmie, która określa bardzo precyzyjnie zakres działania takiej komisji i w uchwale powołującej tę komisję określa liczbę członków tej komisji. No i mamy jeszcze ustawę o Sejmowej Komisji Śledczej, która precyzuje, że członkami Sejmowej Komisji Śledczej są przedstawiciele klubów i kół, którzy mają przedstawicieli w konwencie seniorów. Natomiast to, co zrobił Senat, no to jest takie ordynarne obejście prawa. No i jest to taki swoisty kabaret, bo oczywiście oni mogą sobie wzywać i każdego. I mogą wezwać nawet papieża Franciszka na posiedzenie tej komisji. I też papież Franciszek się nie stawi, bo nie musi się stawić na tą komisję. No państwo robią sobie fajny cyrk. Tylko, że to równie dobrze mogliby spotkać się w jakimś lokalu gastronomicznym i też tam sobie tą komisję zrobić. Ten byłby taki sam tego walor, jak to, co ma miejsce w Senacie. Może lepszy anturaż, bo tam w Senacie nadal jest, bym powiedział, prowizorycznie, bo Senat jest, bym powiedział, kątem w archiwum i bibliotece sejmowej, bo gmach Senatu nie został po wojnie odbudowany, więc nie jeden lokal gastronomiczny w Warszawie byłby, podejrzewam, ładniejszą scenerią dla tego typu przedstawień teatralnych. Panie ministrze, ostatni temat, który no, też wymaga tych rozmów, natomiast tutaj już naprawdę powstają takie pytania, czy będzie wojna, czy Rosja zaatakuje Ukrainę, czy wchłonie też Ukrainę i jaki to może mieć, jak ta sytuacja, obecnie ta sytuacja może mieć wpływ również na bezpieczeństwo naszego kraju. Sytuacja niezwykle poważna. Rada Bezpieczeństwa ONZ o Ukrainie ujawniono plan Rosji wobec Białorusi. Mówi się o Białorusi, mówi się o Ukrainie. Pytanie, czy my wiemy, czy dzisiaj w ogóle politycy światowi wiedzą, jak powstrzymać Władimira Putina? Moim zdaniem tak, wiedzą. Przeszliśmy od tematu kabaretowego do bardzo poważnego. Moim zdaniem jak najbardziej rozwiązania leżą na stole, tylko niestety brak woli politycznej. Na pewno w kręgu świata zachodu, który powinien w swoim interesie bronić niepodległej i suwerennej Ukrainy, no są, bym powiedział, agenci Moskwy, czy też agenci wpływu Moskwy, no bo zachowanie Republiki Federalnej Niemiec, która mówi, że w sytuacji użycia tego najpoważniejszego argumentu, tej najpoważniejszej sankcji wobec Rosji, czyli odcięcia Rosji od systemu SWIFT, czyli systemu transferów międzynarodowych przelewów bankowych, no Niemcy tego zakazu nie wprowadzą. I to jest, bym powiedział, bardzo poważny wyłom, bo to jest rzeczywiście realne narzędzie, które może odstraszać Federację Rosyjską od naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy. Jeśli Zachód nie mówi jednym głosem, jeśli słyszymy czasami takie, bym powiedział, niespójne przekazy również zza oceanu, kiedy kwestionuje się
czy wręcz tworzy jakąś gradację ingerencji na terenie Ukrainy. Jeśli to będzie mała interwencja, to będą mniejsze sankcje, większa interwencja, większe sankcje. Nie, tu powinien być jeden zdecydowany głos. Przekroczenie granicy ukraińskiej, naruszanie integralności terytorialnej od razu jest powiązane z konsekwencjami gospodarczymi. I świat Zachodu powinien wspierać Ukrainę, a nie tak jak Niemcy blokować dostawy broni na Ukrainę, czy wręcz sprzedawać broń Federacji Rosyjskiej. To jest rzecz absolutnie skandaliczna i tylko i wyłącznie przez słabość Zachodu Rosja sobie na takie rzeczy pozwala. Rosja jest słabym krajem o potencjale gospodarczym Holandii, z olbrzymimi problemami wewnętrznymi. I Władimir Putin gra świetnie, bardzo słabymi kartami. Natomiast Zachód ma bardzo mocne karty, ale mam wrażenie, że nie umie w ogóle grać tymi kartami. I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dobrego dnia państwu życzę. Dobrego dnia. Już za chwilę kolejni nasi goście, a na antenie telewizji Republika pojawią się Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, Hanna Gill-Piątek, Polska 2050 oraz Maria Kurowska, Solidarna Polska. Do zobaczenia.